Cześć, z tej strony Kuszy, witam Was w kolejnym odcinku z Pokémon Go. Mam dla Was świetną wiadomość na dobry początek. Byłem dzisiaj w sklepie i kupiłem 3 karty Google Play o wartości 50 zł każda. 3 osoby spośród moich subskrybentów wygrają po jednej takiej karcie. Oczywiście to są te karty, za które można sobie kupować Pokécoiny Pokémon Go, także trzeba subskrybować kanał, zostawić dzwona na kanale i zgłosić się w pierwszym linku w opisie do konkursu. Konkurs potrwa 2 tygodnie, bo chcę, żeby każdy miał na spokojnie czas zgłosić się do niego, także za około 14 dni możecie spodziewać się wyników. Natomiast ja dalej męczę się z tym questem, żeby złapać Ditto. Dzisiaj pojeździłem sobie 2 godziny na rowerze po mieście i cały czas łapałem Pokémony. Nie złapałem Ditto. Także postanowiłem skorzystać z ostatniej deski ratunku. Przyjechałem na tor kolarski i tutaj na tych wszystkich pokestopach rozstawię lury. Będę chodził przez pół godziny w kółko i liczył na to, że w końcu złapię jakiegoś Ditto. Troszkę lurów na to pójdzie, no ale trudno. Także zaczynamy, moi drodzy, odpalanie lurków. Dobrze, mam 20 lurków przygotowanych. No troszkę tego zejdzie wszystkiego, co nie, ale tak jak mówię, są sprawy ważne i ważniejsze. No ten PJ kurczę nie był. Nie był Dittem. Tutaj w ogóle Wam wyświetlam grafikę, z czego może być Ditto. No także powiem Wam, że dzisiaj rano, tak jak mówię, pojeździłem te 2 godzinki. Przy okazji wyklułem sobie jajko 10-kilometrowe. Zobaczcie, co mi się z niego wykluło. Nice. Także w tym momencie właściwie to mam już dość cukierków do ewolucji w Salamansa, także w końcu będę miał tego Pokemona w Pokédexie, jak tylko przyjdzie czas na odcinek z ewolucji w Pokémon GO. A myślę, że ten odcinek zbliża się już wielkimi krokami. No powiem Wam tak, troszkę mi to zajmie na pewno szukanie tutaj Ditto i chcę też mieć wolne obie ręce, chcę w miarę jak najlepiej efektywnie szukać tego Ditto, także w tym momencie wyłączam kamerę, wracam do Was za pół godziny, powiem Wam, jakie były efekty. Mission failed. Poświęciłem dużo więcej czasu niż pół godziny i dużo więcej lurów niż 12, a Ditto i tak nie złapałem. Ciężki ten quest, muszę przyznać, że no tutaj wszystko zależy od szczęścia tylko i wyłącznie. Na pewno się nie poddaję, popróbuję może jeszcze dzisiaj późnym wieczorem, ale po drodze jeszcze sobie zrobimy jedną bardzo ważną rzecz. Najciekawszą rzecz myślę w tym odcinku, bo to też jest, myślę, że równie ciekawe jak Mew, bo przecież jeszcze w sumie, w momencie przynajmniej jak robię ten filmik, nikt nie zebrał tej paczki za 7 dzień. I co jest w tej paczce? Rzekomo według przecieków, według zapowiedzi miały tam być legendarne Pokémony. I w sumie mogę to sprawdzić już teraz, bo zobaczcie, teraz będzie mój 6 dzień, 6 pieczątka, także zbieram tą piecząteczkę. I teraz zrobię po prostu prosty trik. Wejdę w ustawienia, data i czas, strefa czasowa oczywiście, plus 12, wyspy Fiji. Także jest 1:39 kolejnego dnia. Znacie ten trik, jeśli oglądaliście mój filmik o tym, jak zdobyć 3 darmowe red pasy jednego dnia. Chodzi po prostu o zmianę strefy czasowej. Teraz powinienem już dzisiaj być w stanie zebrać 7 pieczątkę. Oczywiście jak załaduje mi się gra, zauważyłem, że od ostatniego update'u naprawdę dużo dłużej ładuje się gra. Nie wiem, czy też tak macie, dajcie znać koniecznie w komentarzach. W ogóle chodzę sobie w lesie i leży tu drewno. Jak ktoś się zastanawia, co ja tu robię, no to po prostu rozkopali ulicę i wracam sobie przez las. Dobra, tak czy inaczej, uwaga, teraz teoretycznie, widzicie, już mam zaznaczone te 7 miejsce, tak na biało jest taką obręczą. Także zbieram nagrodę za kolejny quest. I patrzcie na to, patrzcie, ej, rozmowa z profesorem. Widzę, że wiele się nauczyłeś, dalej pracuj świetnie. Teraz zobaczmy, co odkryłeś. Nagrywa się, nagrywa. Dobra, to patrzymy. Claim reward. Coś czuję, że to będzie dobre. 3000 Stardustu, 5 Ultraboli, 3000 expa trochę mało. I co, jakiś Pokémon czy coś? Ja, wow! O nie! O nie, rzeczywiście to jest prawda. Można spotkać legendarnego Pokémona, ale jaja. Najlepsze wiecie, co jest w tym momencie? Patrzcie. Mogę użyć Ultraboli. Mogę użyć Ultraboli. Czekajcie, postawię sobie gdzieś kamerę. Jestem w kadrze mniej więcej. I ja pierdzielę, spotkałem legendarnego Pokémona Moltresa, nie robiąc rajdów. O to właśnie chodziło na Niantic. Tego właśnie chcieli gracze. Huch. A łapanie Ultrabolem jest dużo prostsze oczywiście niż łapanie Premier Bolami. Przypominam, że Premier Bole mają taką samą szansę na łapanie Pokémona jak zwykłe Pokébole, także łapiąc sobie Ultrabolami powinno być dużo, dużo prościej. 2, 3, no i siedzi. Tak jak mówiłem, łapanie legend jest dużo, dużo prostsze w ten sposób. Ale jajaj. Od razu zrobiłem też sobie streaka, bo jestem oczywiście no, w innej strefie czasowej w tym momencie. Niantic obiecał, Niantic wytrzymał słowa. Rzeczywiście świetny sposób właśnie dla osób, które nie chodzą na rajdy z różnych powodów. Nie chcą, nie mogą, przede wszystkim nie mogą. Bardzo wiele osób grających w tą grę nie może chodzić na rajdy. Ale teraz jest sposób na zdobycie legendarnego Pokémona. Złapałem właśnie Moltresa. Ciekawe, ciekawe, czy da się złapać w ten sposób shiny wersję tego Pokémona. Dobra, słuchajcie, odpalam sobie Incensa. O nie, Markrow. Czy z Markrowa może być Ditto? Nie. Do tego nie jest shiny. To nawet nie łapie. No widzicie, także teraz musiałbym zacząć od nowa moje zbieranie. Trochę masakra z tym
Ditto, co? Znajomy mi napisał przed chwilą miejscówkę, gdzie one często się respią. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest po prostu indywidualne i on miał po prostu szczęście. Ale przejdę się tam dzisiaj późnym wieczorem, no i zobaczymy, czy uda mi się go w końcu złapać. Trzymajcie się. Sorry, że odcinek krótki, ale chciałem wam pokazać spotkanie z legendarnym Pokémonem na 7 dzień streaka. Trzymajcie się. Na razie, cześć. W momencie, jak obrabiam ten filmik, jest już wiadome na 100%. Każdy gracz przy 7 pieczątce spotka właśnie Moltresa, tak jak ja. Także teraz powstaje pytanie, czy ten Pokémon, którego będziemy spotykać na 7 pieczątkę, będzie się zmieniał? Na przykład co miesiąc, czy może jeśli już raz spotkamy Moltresa, to następny spotkany Pokémon będzie inny? Tego dowiemy się dopiero za tydzień, kiedy pierwsza osoba zbierze kolejną 7 pieczątkę. I tak jak widzieliście na filmiku, oprócz spotkania z Moltresem do nagród zaliczamy 2000 Stardustu, 3 Rare Candy, 3000 Expa, 5 Ultra Boli i 5 Pineappów. Pamiętajcie, że podczas tego spotkania z Moltresem możecie używać Ultra Boli i Złotych Raspberry, także jego złapanie powinno być bardzo, bardzo proste. Łapiemy podczas tego spotkania Moltresa na poziomie 15, czyli troszkę niższym niż na rajdach, ale jeśli ktoś nie ma jeszcze tego wpisu w Pokédexie, to myślę, że i tak będzie się cieszył z tego spotkania. I jeśli spotkacie takiego Moltresa z CP wynoszącym 1402, to jest to Moltres 100% IV.